No siema, już po. Chcesz Gema? Bo widzę, że jesteś dostępna, ja wylotowałem. Marksman Gem dla Paladyno. Gdzieś jesteś teraz w jakimś miejscu konkretnym, czy możesz po niego przejść? No ja ci to wyślę parcelem. Czekaj. Jak miałeś możliwość, a ty masz zrobionego? Całości? Poszło. A, może tak. Jaki masz armor, tak z ciekawości? Będziesz chciał Embrace of Natura? O, 11 od lodu wychraniał. 4 distance fightingi. A. Co ty gadasz? To nie ciekawie. A, no to chyba że. No to i tak Lipton. Mnie to zawsze denerwowało, że się rządzą urlopem kogoś.
O, już 205. Dzy. No tam tak w miarę ci będzie szło, nie? Ci ten. Jadam. To ładnie. Idziemy komuś wybijać. Levela dzisiaj nie wbije, ale chociaż bestiarkę poronę. Dzisiaj może być ładny profit. A jak tam kłeścik leci? No spoko. Co potrzebujesz dokładnie? Dojść tu do tych bossów, czy ogólnie questa? No ja ostatnio robiłem tutaj dostęp, nie? Żeby było śmieszne.
Sam początek jest łatwy, ale jak chcesz, to ci pomogę. Kiedy chcesz, to się możemy zgadać, nie? Bo może nawet chcesz teraz. Nie, no ja wiem, domyślam się. Słuchaj, no spokojnie, masz 200 level, to też nie masz co się dziwić. Myślałem, że chcesz teraz, bo teraz mam czas, nie? Ogólnie. Mówię, to na spokojnie się dogadamy, jak będziesz tam. Jak teraz nie chce ci się, to następnego razu. Wow, wow, wow. On. Ale? Nie no, spoko, no, nie ma problemu. Gadamy się któregoś dnia. Teraz mówisz, że jesteś na urlopie, to może jutro się dogadamy w jakiejś normalnej godzinie. Prawie rzecz święta, jak masz, to korzystaj. Też jakbym miał prawie odpalone, to bym się nawet nie oferował wtedy, nie? Pamiętam jeszcze, jak miałem tego poprzedniego knajta, klepałem te hieny, to wszystko, bo tutaj na Verlionach nie mogłem w ogóle profitu wyrobić. Na 320 levelu, jak przychodziłem na Verliony, to miałem albo na 0, albo delikatny plus. A zdarzały się też minusy, żeby było śmieszniej. To jeszcze przed znerfieniem miałem minus, nie? Coś za szybko idą potworki, chyba trzeba będzie robić większe kółko. Nie mam teraz jak. Było bezpiecznie stanąć. Exp tutaj nie wyrabia na drugi.
Oj, wróciłem. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Oh my God. Oh my.
Nie ma, witam, witam.
Szybko. Uj, za szybko.
Ty 3-1, a ja 2-3. Biję tu tylko bestiarkę i raczej tu ekspić nie będę przez dłuższy czas. To tyle, co będę sobie przebiegał na bossy. Że jakimś magicznym sposobem minus jeden się złapie, to wtedy będzie git. Thank you.
Kumam. Jesteś tu na czacie, czy poszedłeś może? A. Nie, no to słuchaj, przecież nikt nie ma o to pretensji, no. Ja też przecież XP, nie? Tylko, że ja mam na tyle wygodniej, że ja ci mogę odpowiedzieć, nie? W porównaniu do tego, że tutaj stream. Chyba coś mnie bierze. Jakby dla mnie to jest rzecz normalna, że też chcesz sobie poexpić, no w końcu gramy w taką samą grę, tak? Ja tam nic nie mam, żadnych, wiesz, pretensji, że ktoś mi nie odpisuje, jak wiem, że gra. A, daj spokój, z młodym to jest w ogóle ostatnio dramat pod tym względem. Później on się dziwi, dlaczego jemu level nie idzie albo pada parę razy, jak on 15 razy na ekspowisku ci napisze. Lubię młodego, ale młody nieraz, wiesz, umie ciśnienie podnieść nieświadomie. Ja pierdolę, 16 KTC za helmet. Takie pokolenie, nie? Ogólnie chłopak dobry, tylko troszkę pogubiony. Może ty masz jakiś pomysł, żeby gdzieś poszedł expit, co? Na 60 poziomie. Bo on jest nauczony tak, że on by najbardziej chciał chodzić na ringach na niewidkę i że najlepiej go demony nie widziały na takich ringach, żeby on sobie mógł na spokojnie expić. Bo patent taki sprzedałem na Korymę chyba na początku.
Wiesz, jak on na początku zaczynałem, mu cały eku z druidem daliśmy, nie? Plus tam coś na początek. A później młody robił na pandę, nie? Od Hersza coś dostał. Chyba z 300k. Oj, robią im bubosy. Ty byś mógł iść na Lady Tenebris. Ale on nigdzie nie kręcił dużo expa, bo on co chwilę padał. U niego był ten problem, że on, wiesz, co chwilę padał, jemu nigdzie nie pasowało. On ten początkowy bonus exp to tak naprawdę przebimbał na ten, na cyklopach w Thais i na Rotformach. On tam siedział chyba do 40 poziomu bez paka, nie? Druid mu na początku zrobił imbuingi na manę, na życie, żeby nie musiał się martwić, i to na trzeci poziom, żeby było śmiesznie, nie? On i tak po swojemu i tak. A dzisiaj chyba tylko jeden refill robię. Do 1000 sztuk chyba dobiję i będzie koniec na dzisiaj, bo taki zmęczony po tej pracy, dużo nie robiłem, ale... No, ja ci powiem, że ogólnie po tych drugich zmianach ja dzisiaj nic nie robiłem tak naprawdę, bo jest postój. Ale człowiek jakiś taki jest zmęczony, że w ogóle musiał tam być, nie? Tym bardziej, że ja mam problem z tymi plecami teraz, to... Że widzisz. A słyszę, że dzieciury dają żonie tutaj niezły, tak powiem, zapał do pracy. Po szczęście jutro sobie wziąłem wolne, chociaż to będzie spokój, dłuższy weekend. Jutro może dużo będzie,
Aż tak właśnie po 22, 23 bliżej. Druid pytał mnie, czy wejdę po pracy, nie? Wróci. Ogólnie teraz zacząłem tak na YouTubie dodawać filmiki, nie? Po Expo. Znaczy, u mnie też są soboty wolne, nie? Ale jutro jest piątek. O. Coś, wiesz co, staram się ruszyć też tego YouTuba. Kiedyś miałem naprawdę fajną tam oglądalność, mimo że tak mało subskrypcji tam mam. No ale jednak, nie? Jak się może ruszy, może się coś tam rozbuja na dwa kanały, nie? Jeden tu, jeden tam i... Zrobimy druidowi kart. Nie, się śmieje, on nie chce. Ja bym mógł zrobić na YouTubie ten mój stary kanał, mu dać i... podejrzewam, że jemu by też oglądalność tam wyskoczyła momentalnie. No nie wiem, jak ja to zrobię, ale muszę zacząć zbierać na jakieś lepsze eku. Powiem ci, niby mam tego knajta, niby tego lota sprzedam, wszystko, ale to jest wszystko tak na bieżąco kręcone, że tak naprawdę druidowi na Team Huntach przepalam, to później jestem bez kasy, nie? Też wiadomo, muszę sobie jakieś tam potki kupić, wszystko, nie? Nie wiem, jeszcze z jakieś może 30 minut. Co za ja nie śpi? Nie. Używasz tych potionów dla paladyna od 80 poziomu, czy na mana potionach jedziesz normalnych od 80? Tak myślałem, lepiej wychodzi. Miałem paladyna, to wprowadzili, to też wolałem te dać greaty niż spiryty, nie? O! Ja bo ja tak na tych potworkach lutuję, to byśmy się mogli dogadać, za jakąś mniejszą kwotę bym ci sprzedawał. Jak na katedrze chodzimy, to też podnoszę zawsze, więc większy profit, nie?
Kiedyś pamiętam, jak wystawiłem właśnie te spiryty na market. To tam prawie pod 1 kk się kręciło, jak sprzedałem, nie? Ale wszystkie poszły za jednym razem. Że ktoś sobie zapas zrobił piękny. Jeszcze czekam, aż dla Knighta zrobią. Te manasy od 80 poziomu, to już będzie w ogóle. Chociaż jakby oni to wprowadzili, to bym miał mniejszy waste na tych mana potionach. To warta. Już te 2250 już ciężko naładować, ci powiem szczerze, nie? Jak one ci tam dają po 170, a jak jesteś na expie. Ja i tak nie zazdroszczę mojemu druidowi, jak grał Knightem i musiał ładować manę tymi malutkimi potionami, nie? To musiała być istna katorga. Ja bym się chyba nigdy nie zdecydował grać Knightem. Jakby właśnie były tylko te małe potiony, nie? Że tych Verelionis tu nie ma więcej. To jest taka różnica około 37 potworków z tego, co widzę po analizerze. Tak wracając do bossów, tak jak kiedyś pójdę na tego Barona i mi wylecą portki, to ja nie wiem, co zrobię ze szczęścia. Gdzieś chyba przyjdzie ten dzień, co? Na pewno zostawię, nie? Powiem, to jest taki temek, który jest dla mnie akurat bardzo przydatny, nie? O, noble aksik.
Nie, no wiesz, to jest wiadomo, nie? Że jak mi coś takiego poleci, to sobie zostawię. I tak jeszcze muszę porobić dostępy. Żeby mieć na przykład do zbicia jeszcze Timira, Druma, nie? Nie mam tam dostępu. Na Drumę robiłem. Ale w pewnym momencie gdzieś tam potworki mnie zaczęły denerwować i sobie odpuściłem. Taki jestem zawzięty. W ogóle te wszystkie misje dostępowe, to ja ich tak nie lubię. Nie, a na tą nową wyspę... Oskajat? Ona się nazywa? No spoko. Na tą Oskajat wyspę też będę chciał robić, na te nowe wery potworki, nie? Co tam dodali. To trzeba mieć tą misję zrobioną, nie? Z Verlionami. Tam pamiętam, że na te wery potworki... To dodali, to robiłem tamtą postacią, nie? Na 340 poziomie, to na lajcie zrobiłem. W jednym momencie się zgubiłem tylko, ale w miarę szybko znalazłem tą drogę. A, GZ. Gratulation. Prezent w parcelu już poszedł. O, 1000 sztuk werelionów. A kto to wymyślił, że 2500 potworków trzeba zabić? Mówię, jak będziesz chciał robić jakiś tam dostęp, a będziesz widział, że ja też robię, pomogę, zrobić ze mną po prostu. Tak jak na Vereliony, to tam dostęp jest w miarę łatwy, szybki, tylko trzeba tą godzinę trafić, żeby można było do kamienia napić. W godzinach nocnych jest. Może jutro gdzieś na Tibi się złapiemy. Pomóc to zrobić. O, to sam wiesz. Nie jest długi, nie? Ja miałem na tyle gorzej, że musiałem wszystko od początku robić, nie? Bo najpierw musiałem zrobić ten pierwszy dostęp na te zwykłe wery potworki, wery bossy. Darkfanga, Bloodbucka i tak dalej. Ja tego nie miałem na tej postaci. Ta postać nawet nie ma wery badgerów zabitych, niczego, nie? Tutaj chcę zrobić tą bestiarkę, żeby czarmy uzbierać, nie? 100 punktów piechotą nie chodzi.
No, wiesz, ja tą postać kupiłem, bo ja miałem na, przecież na pogromcy, nie? Na tej poprzedniej postaci. Ja miałem pozaliczane te punkty, nie? Tu już mam 800 punktów ponad uzbierane. Tutaj 100 uzbieram na... Nie są katakumby? Nie, to nie są katakumby. Tak jak się... Krypt Wardeny. I Sfinksy to jest następne 100, to już jest 200, no to będę miał 1000. Chyba będę zbierał na tego. Żeby życie dodawało od uderzeń, nie? W potworka. Nie wiem, jak to się... Oblo, czy coś. Dużo punktów jeszcze idzie wbić na jakieś tam, jak to się mówi, gównomobach, nie? Nie, a masz tego bossa zrobionego, tego Zedharda, właśnie tego smoka, co jest dzisiaj na buście, żeby sobie robić imbu. A chcesz zrobić, bo szukają ekipę, dwie osoby brakuje. Szamanem on chyba jest. Ja nie wiem, czy ty masz dostępy na portale, nie? Tylko te potworki ściągnę i na koniec. Tu ktoś wchodzi, dobija. Nieźle. 27 kk expa wbita. Miałem sobie do pierwszej posiedzieć, ale nie chce mi się. No ja też jutro muszę rano wstać, bo muszę wstać mniej więcej o 7.
No tych przestawić podków. Będzie większy tam. Ja po 200 GP kupię. Dobra, no trzeba liczyć, że około 300 k. Dobra, ja kończę. Czekam. Trzymaj się i graj jeszcze, póki możesz. Póki masz sił. A ja uciekam. Miłego. Do zobaczenia i na razie.